Ostatnio na kanale pokazywałem wam mój skład, którym wygrywałem wszystko. I powiedziałem wprost, że to tą drużyną będziemy walczyć w lidze weekendowej, żeby osiągnąć jak najlepszy rezultat. Piątkowe i sobotnie mecze przyniosły bilans 16-0. Przyszedł więc czas na ostatniego streama, na którym mieliśmy kończyć to Food Champions. Niedziela, okolice godziny 21:30 i zobaczcie teraz podsumowanie, co tam się działo. A jak w przyszłości chcesz widzieć moje zmagania na żywo, to zapraszam Twitch Kinetic HD, link znajduje się w opisie. Około 5 reprezentacji będzie, tak jak Jogi napisał. Co jest? Trafiamy Totsa w tej parce. Fede! Fede! Ja picole! 10 razy 83+, co to jest za wróżba w ogóle? Co to jest za wróżba? To niedobrze, bo to znaczy, że trafi go też w piku za Food Champions. Tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, że taką rozgrzeweczkę sobie zrobimy. Tak, tak, daję tego Fede, dobrze, że mi przypomnieliście. Cyk, Fede na ławeczkę. Dobra, jest rywal. Let's go! Nie, no to musi być gol. No co jest? Nie z czegoś takiego, proszę. Uff. W sensie na samym dole właściwie. No co jest? Przesunięty był. Ach, dobra, lecimy, spokojnie. Ta jest. Tak! Let's go! Ależ to wymyślił. Widzieliście tego player locka? Ani razu tak nie zagrałem w tym Food Champions. To jest pierwszy raz, kiedy mi to wyszło tak. Nie! Co jest? Przecież ci bramkarze nigdy tego nie bronią. Tak jest! Let's go! Po prostu. Tak jest. Dobra, nie widziałem napadziora tylko. No Nazario, dobra. Nie. Kurde molek. Wykorzystał jeden swój ruch, który zrobiłem w tej akcji. Jeden. Już tracę gola. Karny. Zawód w najgorszym momencie. Spalony? Nie, mam spalonego. Spalony. No jak to nie jest spalony? Kto mi tam tak zostaje? O, dobra. Davis został, no Davis został, paruwa. Będzie siedział ten karny niewykorzystany w głowie. Dobra, wracamy chociaż troszeczkę do tego meczu. Kurde, może mogłem przyjmować, ale już się troszeczkę bałem. No, do Zane, który wbiegał, sam był. Kurde molek, ale pech w tych akcjach. Ile pecha w tych akcjach wszystkich. Chyba już full offense, co? Która jest minuta? 73, no już full offense musi iść. Nie mamy czasu. Nice. Nie ma spalonego, bo tam stał Bastoni cały czas. Aha. Ale wiecie co najgorsze, to że ja widziałem to wejście Rolfo. Najgorsze jest to, że ja widziałem to wejście Rolfo, cofnąłem się za nią Bastonim i Bastoni jakby zamulił, nie? Ale brawo dla rywala, bardzo ładnie to ten. Bardzo ładnie to rozegrał. Ja tutaj tego nie widać tak dobrze, to z tej kamery może będzie widać. Patrzcie jak ja biegnę Bastonim, już tutaj biegłem za tą i on się odwrócił i znowu zaczął biec, nie? On złapał jakąś taką animację powrotu, nie wiadomo dlaczego. Szkoda, ale brawo, spoko, no zdarzy się. Dobra, let's go. Jaszyn na bramce, kolega wie co dobre, jest Belly. Jest
masakracja fineskami, ale chyba wolę to niż Drogbę. Tamten mecz był do machnięcia, tam był rzut karny. Let's go! Sądziliście, że jest mecz o 19 tak szybko? Ja nie sądziłem. O Boże, no i teraz wszystko w rękach matchmakingu. Drewniaki. Dobra. Polak, a może oddajesz Wina? No bądź Polak Polakowi Polakiem. Let's go! Karny! Let's go! Let's go! Mamy to! I lecimy. Ja nie będę przedłużał, u mnie się otwiera piki od razu, u mnie się ich nie odsłania. Fajnie, że są trzy, nie? A może idźmy od trzeciego, idźmy od trzeciego. Let's go, sprawdźmy, czy jakkolwiek oddaj. Foden, wiedziałem, że do mnie zawita. Wiedziałem, że Foden do mnie zawita. Oczywiście mam jego niebieską wersję, więc jakby mówiłem wcześniej na streamie poprzednim, że Foden na pewno będzie w tych nagrodach. Foden może być, Foden może być. Lecimy dalej. Jedna karta powyżej miliona i jestem usatysfakcjonowany w 100%. Jedna karta powyżej miliona, jakakolwiek. Zobaczmy, numer 2. Może tutaj coś, Robert Lewandowski, Declan Rice, Chowinga. Ej, no i to jest ciekawy traf. To jest ciekawy traf, to chyba nie jest powyżej miliona już. Ale Chowinga to jest takie small w 400 tysięcy. Dobra, bierzemy Chowingę. Bierzemy Chowingę, moi drodzy. O, dajcie tutaj coś dobrego. No mówię, jedna karta powyżej miliona. Jedna karta powyżej miliona i jestem spełniony. Proszę. Proszę, jedna taka karta. A jest! Vamos! Oj! Dobra, upewnijmy się trzy razy. Ej, nie, szczerze? Zajebiste nagrody. W sensie, szczerze, jakbym nie miał Fodena, to bym powiedział, że zajebiste. Mając Fodena mam takie, że bardzo dobre, ale nie, no ten Messi, ile Messi kosztuje na rynku teraz? Leo Messi obecnie 3700, ładnie. 3700, topka. U 5 sztuczek nie jest potrzebnych, nie? Teraz dokładnie tak samo w paczce i jesteśmy za robasami. Możesz zrobić serię euro na przykład, z każdą repkę testujesz, ale tak robię, to już jest zapowiedziane. Następnego tygodnia gramy reprezentacjami, dlatego właśnie cały czas się śmieję, że taka Chowinga czy taki Messi mi do składu nie wchodzi, ja przez miesiąc nimi nie zagram, bo ja teraz będę co tydzień grał reprezentacją jakąś. Więc jakby nie mam jak grać Messi na przykład, bo Argentyna nie zakwalifikowała się, co już sobie ustaliliśmy na Euro. Mam nadzieję, że się będzie wam podobało, trochę sobie potestujemy różnych kart, nie? A my lecimy dalej. Paczka Ultimate i zobaczmy, czy w niej pierwszy raz od, nie wiem, pół roku jesteśmy w stanie coś trafić. Co trafiłem? Będzie na odcinku. Pierwszy raz tak mogę mówić, bo pierwszy raz nie wiadomo, kiedy będzie odcinek z Food Champions. Zechcesz też już otwierać te nagrody. No ale... Dobra, Kanada, SP. Jeszcze rzut w paczce. Ja tego nie wykluczam. Mamy jeszcze trzy paczki. Zobaczmy teraz, czy coś się uda z nich trafić. W pierwszej bez toca, także tragedia. 2x87+. A może tutaj będzie niebiesko? Byłoby ciekawie. Nie jest niebiesko, niestety nie jest niebiesko. Norwegia, SP, czyli... Odegaard. Moi drodzy, zobaczmy. Widziałem, że nie oddawała u wielu ta paczka, ale piki też nie u wszystkich oddawały. Więc może ja mam dzisiaj szczęście. Let's go, sprawdźmy to, czy to szczęście mi dopisuje. Lecimy. Koulibaly, no to będzie powyżej 94. No to nie jest najgorzej, może będzie coś fajnego. Może ktoś go obróci. Proszę, niech przyjdzie teraz ktoś wartościowy, żebyśmy się uśmiechnęli. Jest to Fede Valverde. No to jest nieźle. No to jest nieźle, moi drodzy. Valverde przyszedł do mnie dzisiaj drugi raz. Ej. Valverde 624 tysiące. Nice. Daj jeszcze Fodena w tej paczce.
Daj Fodena w tej paczce. Zobaczmy, jest Mares, standardowy mój Marezik. No udało się, kochani, udało się, trafiliśmy Messiego, trafiliśmy Chawingę, trafiliśmy Fede Valverde. Jeju, jak dobra była ta liga weekendowa, jeżeli chodzi o to, co dostałem w paczkach. Tak teraz prezentuje się mój skład. Sprzedałem sobie jedyne dwie wymienne karty, czyli Bastoniego Totsa oraz Alfonso Davisa Tots Moments, po to, żeby mieć końce na przyszłą serię, którą dla was tworzę. Słyszeliście zresztą na streamie, że trochę zaspoilerowałem, że będzie się to kręcić w tematyce Euro 2024, ale co dokładnie będziemy robić, jak dokładnie będzie to wyglądać, możecie sprawdzać czy na streamach, czy obserwując po prostu mój kanał. A Messim, cóż, Messim zdążyłem już zagrać kilka spotkań i w 9 z nich na poziomie ligi elitarnej, na skill ratingu ponad 1000, wykręcił 10 bramek oraz 7 asyst. I trzeba chociażby takie bramki, jakie zobaczycie teraz. Ankara Messi. Ankara Messi. Ankara Messi! Ankara Messi od środka boiska. Dobra, niech on zrobi te zmiany, a ja chcę spróbować Messi strzelić gola. Messi! Ale z brameczka. Z rzutu wolnego. Leo Messi. Także karta Argentyńczyka jest naprawdę niesamowita. Jestem pewien, że sprawi nam jeszcze wiele radości. Wam dziękuję serdecznie za cały doping podczas transmisji live, za to, że zobaczyliście również ten materiał. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli się podobał. Słyszałem, że to pomaga też wam w trafianiu lepszych rzeczy, więc warto tą łapkę zostawić, warto zostawić suba, żeby być na bieżąco. A ja się już z wami żegnam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie. I piona.